Dzień dobry. Pan cię dzwonka. Chyba, że nie lepiej być drzwi, nie? Dobrze, no to daj mi kawalątek wcześniej. Ta panienka, ale ta. O, dobrze. Bardzo dobrze. No to co? Chyba, że Ewa, powiesz do świadczeń, że z tą panienką, tak od początku. Najpierw próba czytana. Chodź. A dobrze. Jedziemy. 3, 2, 1, akcja. Słyszy panienka? Mamo, ta panienka i ja wzięliśmy 2 tygodnie temu. Też się cieszę, że panią widzę. Co ona tu robi? Przyszła mi zaproponować 1 000 000. 2 000 000. Nic od niej nie wiesz. To musi być jakiś podstęp. A pani z jaką ofertą przyszła do córki? Co, zaproponować jej kolejnego tatusia? Mamo. Szanowna pani Kralowa, przyszłam odwiedzić moją córkę. Tak, to prawda, nie wiem do końca, kto jest jej ojcem, ale w związku z tym, że nigdy w życiu nie spałam z byle kim, z pewnością ten chłopak wyrósł na wspaniałego faceta. Byłabym wdzięczna, gdyby oszczędziła mi pani takich intymnych szczegółów, nimfomanu. Strasznie pani sztywna, chyba dawno bzykanka nie było, polecam. Rozwiązła punta. Chciwa hiena! O! Nieźle bawicie. Kto to był ten monter od windy? Syna pytałam. Dokąd, kochanie? To był ten monter od windy, ten właśnie z kozią brudką i wielkim czarnym kotem. Musieli na naszym piętrze dzisiaj wyjąć drzwi od windy. Mamo, a co ty tu robisz? No właśnie. Jest niedziela, przyszłam zaprosić was do zoo, ale chyba niepotrzebnie, bo zoo przyszło do was. Wchodzę i hiena. Ostrzegam cię, Karelu, że nigdy nie ożenisz się z tą dziewuchą. Po moim trupie. Nie, no, lepiej niechaj tak nie mówi. Dlaczego? Brzmi całkiem nieźle. Mamo. No co? Po co miałabyś wychodzić za faceta, który ma taką matkę? Nie ożenisz się z dziewuchą, której jedynym posagiem będzie ta potworna teściowa. Ty sucha czaplo z kijem w dupie. Ty. Dobra, ja sobie wypraszam. Nie będzie żadnego ślubu, ponieważ my... już się pobraliśmy. Tak. I tu mogę być. Dziękuję.